Sprzątanie po swoim psie nie jest w modzie. Wielu właścicieli czworonogów wstydzi się posprzątać po swoim pupilu. Dlaczego? Dlaczego? No bo zawsze mnie denerwowało, jak sam wchodziłem w odchody innych. Nie ma jeszcze takiej kultury osobistej wśród ludzi. W torebki to prawie są wszędzie. Prawie, bo nie we wszystkich parkach są. Ale no, ludzie się nie nauczyli jeszcze tego, prawda? Może się brzydzą. Ze wstydliwym kłopotem postanowił walczyć Artur z Warszawy, który z własnej inicjatywy rozpoczął akcję społeczną. Za swoje pieniądze wyprodukował chorągiewki, którymi oznacza psie odchody w miejscach publicznych. Z jakimi reakcjami się spotyka? Najnieprzyjemniejsze to podburzacz. Generalnie jest wszystko ok, ludzie to rozumieją, tylko że jakby zwalają po ludzku na brak koszy, na brak torebek, na brak czegoś i to, ale tak naprawdę trzeba po prostu wziąć i zaopatrzyć się w torebki, tak jak się zaopatrujemy w worki na śmieci, tak? Problem czystości dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Nie tylko właścicieli psów, ale też mieszkańców miast. No jeszcze 2 lata temu prowadzenie akcji było jakimś absurdem w ogóle wystawionym na śmieszność, że o, mówią o zbieraniu kupy. To było jakimś tam tematem żartów. To nie są żarty, bo no, trzeba dbać. To jest w końcu nasz dom. Miasto jest naszym domem, to i inne miasto. No więc dbajmy o nie, żeby jakoś wyglądało, a nie wychodźmy i się wstydźmy, że mieszkamy w takich, a nie innych warunkach.